Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić Państwu prezesa Polonii Techniki, pana doktora Janusza Romańskiego, w przededniu obchodów 75-lecia Polonii Techniki. Panie prezesie, parę słów o organizacji. Dziękuję bardzo za miłe przedstawienie. Mamy w tej chwili 75-lecie Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników Polonia Technika, które zostało założone 16 maja 1941 roku. Organizacja powstała w wyniku potrzeb, jakie pojawiły się, gdy do Ameryki przybyły osoby ze zniszczonej wojną Europy i osoby, które szukały wsparcia i pomocy, aby móc osiedlić się w swojej nowej ojczyźnie zasiedlenia. Stowarzyszenie wyszło naprzeciw tym potrzebom, zorganizowało pomoc, pomagało szukać pracy i jednocześnie starało się, aby byt wszystkich przybyłych był jak najbardziej znośny. Był to pierwszy okres działalności stowarzyszenia. Okres następny nastąpił w latach 50., kiedy z Anglii przybyło do Ameryki kilkanaście tysięcy osób, gdy rząd angielski wymówił żołd polskim żołnierzom walczącym w armii generała Andersa. I ci ludzie starali się też zaadoptować w swojej nowej ojczyźnie. Lata następne Polonia Technika była zaangażowana w pomoc edukacyjną, materialną Polsce, która po zniszczeniach była w trudnej sytuacji. Szkoły nie posiadały podręczników, brakowało zwykłego papieru i wielu innych rzeczy i Polonia Technika starała się tym potrzebom sprostać, wysyłając tysiące książek i wiele elementów służących do nauczania młodzieży szkolnej. Późniejsze lata to lata solidarnościowe, gdy szeregi Polonii Technika zasilili już działacze, byli działacze polityczni. W tym momencie Polonia Technika była platformą zarówno wymiany poglądów z jednej strony, jak i również wypracowania stanowiska, jakie było potrzebne dla najlepszego, najlepiej pojętego interesu Polski i Polonii amerykańskiej. Lata następne poświęcamy już współpracy z Polską. Działamy w Radzie Konsultacyjnej Konsulatu Polskiego, gdzie staramy się przedstawić wszystkie problemy nurtujące profesjonalne środowisko amerykańskie. Współpracujemy z Naczelną Organizacją Techniczną w Polsce, współpracujemy z wyższymi uczelniami technicznymi, uczestniczymy już w tym roku w trzecim Światowym Zjeździe Polskich Inżynierów i Techników, jaki się odbędzie 16 czerwca we Wrocławiu. Warto dodać, że w tym roku Wrocław jest europejską kulturalną stolicą Unii Europejskiej. Nasze zamierzenia są dosyć proste. Chcemy promować i kultywować tradycje polskich inżynierów oraz również podkreślić ich dorobek, jaki wnieśli w budowę nowoczesnej Ameryki. Między innymi 5 lat temu wystawiliśmy pamiątkową granitową tablicę na wieży kościelnej w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w amerykańskiej Częstochowie. Również mieliśmy możliwość wystawienia kilku historycznych tablic upamiętniających wielkie sukcesy polskich inżynierów w rejonie Filadelfii. Są to Rudolf Modrzejewski, znany jako Ralph Modrzejewski, wybitny konstruktor mostów. Jest Frank Nicholas Piasecki, wybitny projektant helikopterów militarnych. Również jest dr Walter Golaski, twórca sztucznych aort wykonanych z dakronu. Tak się złożyło, że mieliśmy również uczestniczenia w bardzo niecodziennej tablicy historycznej, jaka została wystawiona w Jamestown, upamiętniając przybycie pierwszych Polaków, osiedleńców w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Naszym dużym sukcesem jest monografia, którą udało nam się wydać, gdzie są włożone wszystkie biografie znanych inżynierów, ich osiągnięcia, jak i również przegląd naszej działalności. Mamy stronę internetową, na której można również znaleźć interesujące informacje o działalności Polonia Technika, jak i również tam prowadzić dyskusje z nami, o co serdecznie proszę i wszystkich zapraszam. Panie prezesie, ja chciałem się zapytać o
młodych ludzi, młodych inżynierów, którzy kończą dzisiaj studia i powiedzmy sobie szczerze, szukają pracy. Szukają pracy, czy tak jak Pan i inżynierowie, którzy już są tutaj od dłuższego czasu, którzy są także profesorami na uczelniach, w jaki sposób mogliby pomóc młodej Polonii w zdobyciu pracy, czy jakiegoś rodzaju praktyki, czy w jakiś sposób ułatwić im start w życiu? Dziękuję. Bardzo dobre pytanie. Polonia Technika jest organizacją profesjonalną, jest również stowarzyszeniem towarzyskim. Mamy szereg kontaktów i chcemy te kontakty również udostępnić młodemu pokoleniu Polonii amerykańskiej, aby mogła z nich skorzystać i starać się znaleźć sobie pracę. Również trzeba pamiętać, że sposób szukania pracy dzisiaj obecnie zmienił się. I jednak jest bardzo wiele agencji, jak i również bardzo wiele miejsc na internecie, gdzie aplikuje się bezpośrednio. Trzeba również zauważyć, że wszystkie zakłady pracy wyeliminowały możliwość składania papierowych CV. Wszystko odbywa się drogą internetu. My również to zauważyliśmy i chcemy, aby w większym stopniu media były wykorzystywane w kontaktach z młodym pokoleniem. Nawiązaliśmy kontakty ze Stowarzyszeniem Polskich Studentów, Polish Student Organization w Nowym Jorku. Również chcemy uczestniczyć w akcji stypendialnej, która jest pomocna później w znalezieniu pracy. Nie jest to proces prosty ani łatwy. Widzimy go i będziemy starali się go rozwiązać. Ale również jest fakt, że studenci czy młodzi inżynierowie muszą być zainteresowani kontaktami z nami. Bo to nie odbędzie się samorzutnie, jeżeli nie będziemy mieli ścisłych, profesjonalnych kontaktów. Panie prezesie, wśród Polonii mamy sporo przedsiębiorców, którzy na pewno by chcieli skorzystać z jakichś rad polskich inżynierów. Czy istnieje taka możliwość, żeby Polonia mogła zwrócić się do Polonii Techniki o jakąś profesjonalną poradę w dziedzinie techniki i ewentualnie do kogo ewentualnie mieliby się zwrócić? No muszę powiedzieć, że jest to problem szeroki. Dlaczego? Ponieważ młodzi przedsiębiorcy reprezentują szeroki zakres zainteresowań, jak i również my posiadamy szereg inżynierów w różnych dziedzinach. Mamy również możliwość skorzystania z opinii Rady Polskich Inżynierów Ameryki Północnej, która swoim zasięgiem obejmuje obszar całej Ameryki i Kanady. Także oczywiście możemy służyć radom i poradom wszystkim młodym przedsiębiorcom. No muszą oni jednak starać się z nami znaleźć kontakt poprzez internet, czy na naszej stronie internetowej, czy po prostu są tam podane kontakty do poszczególnych członków i z nimi się kontaktować. Także mogą uczestniczyć w naszych comiesięcznych zebraniach, na co są zapraszani. Jesteśmy otwarci na współpracę. Uważamy, że organizacja nasza, nasze stowarzyszenie może służyć radą i pomocą wielu, wielu młodym osobom, które startują w profesjonalne życie w Stanach Zjednoczonych. Tak, już na koniec chciałem się Pana zapytać, jaki message, jakie przesłanie chciałby Pan kierować do tych młodych ludzi właśnie, którzy dzisiaj na przykład kończą high school, którzy kończą szkołę średnią i w jaki sposób ich zachęcić właśnie do Polonii Techniki? Młode pokolenie Polonii amerykańskiej musi sobie dobrze uświadomić, że ukończenie studiów pewnego okresu nauki to jest tylko początek. Muszą wszyscy wiedzieć, że istnieje proces ciągłego nauczania i nie można zamknąć swojej edukacji po szkole. Ten proces musi być kontynuowany. Również młodzi ludzie muszą zrozumieć, że istnieje konkurencja na rynku i nie mogą się poddawać i załamywać przy jakichś pierwszych, czy lepszych, czy gorszych niepowodzeniach. Muszą iść dalej i korzystać z rady wytrawnych inżynierów i tych, którzy rzeczywiście osiągnęli, którzy zawsze mówili, nie poddawaj się, don't give up.
I tym akcentem chciałbym zakończyć, wierząc, że Ameryka jest krajem możliwości dla każdego. Tylko trzeba te możliwości wypracować, jak i również nie zrażać się tymczasowymi niepowodzeniami czy brakiem sukcesów. Na zakończenie chciałem panu prezesowi podziękować serdecznie za rozmowę i życzyć wszystkiego, co najlepsze z okazji 75-lecia Polonii Techniki i obyśmy się spotykali na kolejnych takich jubileuszach jak 80-85-lecie, a może 100-lecie. Także z wielką przyjemnością z panem jeszcze raz bym taki wywiad przeprowadził. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz chciałbym przedstawić kilka tablic historycznych, które są wystawiane na progach miejsc, gdzie swoje sukcesy i osiągnięcia w latach przeszłych mieli nasi wybitni inżynierowie, członkowie Polonia Technika, ci, którzy budowali nowoczesną Amerykę. Pierwszym z nich jest Rudolf Modrzejewski, konstruktor ponad 40 mostów w Ameryce i w Kanadzie i który jest znany z swoich wybitnych osiągnięć. Między innymi jest twórcą słynnego Benjamin Franklin Bridge w Filadelfii, który teraz w 2016 roku obchodzi swoje stulecie. Tablica jest wystawiona tuż przy moście i upamiętnia sukcesy naszego inżyniera. Drugą osobą, o której chcę wspomnieć, jest Frank Nicholas Piasecki, konstruktor helikopterów militarnych, który sławił się tym, że jako jeden z pierwszy pomógł siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych podczas wojny w Korei i w Wietnamie. Osobą następną jest dr Walter Golaski, inwentor i wynalazca sztucznych aort wykonanych z dakronu i jego tablica stoi na posiadłościach Drexel University, gdyż Walter Golaski był absolwentem słynnej uczelni amerykańskiej. Oczywiście do tego chcę wspomnieć o historycznej tablicy, która upamiętnia pierwsze osadnictwo Polaków w Stanach Zjednoczonych, która to jest wystawiona w historycznej miejscowości Jamestown w stanie Virginia i upamiętnia przyjazd Polaków w 1608 roku. My kontynuujemy również tradycje nasze i dlatego w tym roku mamy medal imienia Tadeusza Kościuszki. Dlaczego właśnie wielkiego generała? Gdyż on był pierwszym inżynierem w Stanach Zjednoczonych Ameryki i który wspólnie z George'em Washingtonem walczył o stworzenie tego kraju i demokrację. W zakończeniu tego krótkiego wywiadu chciałbym się zwrócić do wszystkich członków Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników Polonia Technika z prośbą o aktywne zaangażowanie się, o wsparcie działań naszej organizacji, o aktywny udział w akcjach polonijnych, jakie są organizowane przez konsulat. Zwracam się również do wszystkich sympatyków stowarzyszenia, by chcieli z nami współpracować, nam pomóc i jednocześnie budować prestiż i rangę polskiego inżyniera w Stanach Zjednoczonych, jak i również by historia Polonii nie zaginęła i była ciągle budowana dla przyszłych pokoleń. Dziękuję.